O, dzień dobry, chyba jestem. Do wytrwałych świat należy. Słuchajcie, u nas dzisiaj wiatr 110 na godzinę, w związku z czym no po prostu nie mogłam się połączyć. Także no jeżeli ktoś czekał o 20 i się nie doczekał, to bardzo przepraszam. Odsłuchajcie w swoim czasie, ale cieszę się, że w ogóle mi się to udało, bo już myślałam, że nie będzie to możliwe. Więc i tak jestem w wielkiej radości. Dajcie znać tylko, czy dobrze słychać, bo być może jakby, być może niestety, ale wiatr nie pozwoli mi mówić do Was. Ja spróbuję udostępnić ekran, bo ja przygotowałam oczywiście piękną prezentację, ale czy ja jej będę mogła użyć, to się okaże. Zaraz. Zaraz tu zobaczymy. Słychać, no to super, wszystko super, no to ekstra. To dziękujemy mojemu mężowi, który był taki kochany, że przyłączył mi net. Przed chwilą nam prąd wywaliło tutaj totalnie. No to kochani, idę do sedna, żeby nie przedłużać. Ważny temat, skupienie i motywacja. I powiem Wam, że jest 15 po i miałam wątpliwość, czy jeszcze będziecie na mnie czekać, czy w ogóle robić, ale sobie pomyślałam, no nie mogę Wam mówić o motywacji, jak sama tak łatwo się poddam. I że doświadczając różnych rzeczy w życiu, często trudno jest nam się skupić na tym konkretnym zadaniu, które jest dla nas ważne, i ciężko nam też jakby uzyskać taką zdolność do skupienia się, do zmotywowania się. A tak naprawdę zdolność do skupienia się, do zmotywowania jest niezbędna do tego, żebyśmy osiągnęli sukces, bez względu na rodzaj zadania, które mamy zrealizować. Będę Wam wdzięczna, jak mi w komentarzu dacie znać, jakich Wy używacie technik, żeby się skupić i żeby uzyskać motywację. Natomiast słuchajcie, niezależnie od tego, czy jesteśmy trzecioklasistą, który próbuje rozwiązać zadanie matematyczne, właścicielem firmy, który próbuje zrównoważyć wszystkie działania w swojej firmie, czy autorem, który pisze książkę, czy artystą, który tworzy coś nowego, czy naukowcem, który pisze artykuł, czy zajętym rodzicem po prostu, który próbuje wypełnić długą listę rzeczy do zrobienia, to musimy znaleźć wystarczającą ilość koncentracji, inspiracji, entuzjazmu, żeby wykonać to zadanie. I jak ja to mówię, przejść z wegetacji do działania. I dzisiaj z Wami, dzięki za te serducha, to mega miłe, i dzisiaj z Wami chciałam omówić kilka sposobów, jakie olejki eteryczne mogą potencjalnie pomóc właśnie promować to uczucie skupienia, motywacji, żeby osiągnąć swoje cele. Nie powinno nas dziwić, że nasz nastrój i emocje są głównymi czynnikami wpływającymi na koncentrację i na motywację. I tak naprawdę w większości przypadków nasze emocje działają na naszą korzyść. Dlaczego? Dlatego, że pomagają nam wykonać dane zadanie albo stają się przeszkodą, która stoi na naszej drodze do załatwienia tej sprawy. Czyli emocje mogą wpływać na jakość naszego życia. Chyba w sposób w ogóle, wiecie, ogromny. Każdego dnia mamy do czynienia z doświadczeniami, z decyzjami, z czynnikami zewnętrznymi, które mogą kształtować i wpływać na nasz nastrój. Czyli jako ludzie nigdy nie możemy całkowicie uwolnić się od emocji, a zazwyczaj nasze emocje mają mega zajebisty wpływ na nasz nastrój, na naszą motywację, na nasze zachowania, nawet na nasz sposób myślenia. Doświadczamy dziesiątek negatywnych i pozytywnych emocji w ciągu jednego dnia. Dziesiątek. Dziesiątek negatywnych i pozytywnych emocji, naprawdę. A nasze reakcje na te emocje determinują nasz ogólny nastrój, który oczywiście w konsekwencji może odgrywać główną rolę
naszej zdolności do skupienia się i do zmotywowania. Podczas gdy te pozytywne, podnoszące na duchu emocje mogą pomóc nam być bardziej skoncentrowanym czy skoncentrowaną, zmotywowaną, zaangażowaną w działanie, to te negatywne emocje mogą sprawić, że poczujemy się zniechęceni, tacy niezainteresowani, zdezorientowani, ograniczając w ten sposób też nasze zdolności takie do pójścia naprzód, do ruszenia do przodu, prawda? Witaj, Justynko, super, że jesteś. Słuchajcie, istnieje wiele oczywiście rozwiązań promujących skupienie i motywację i niektóre są bardziej skuteczne niż inne, ponieważ też trzeba o tym wiedzieć, że każda osoba ma wyjątkową osobowość i inny zestaw doświadczeń. I taktyki, które pomagają promować skupienie i motywację u jednej osoby, mogą nie być tak skuteczne dla innych. I ważne jest również, żeby pamiętać, że niektórzy ludzie bardziej niż inni borykają się z koncentracją i z motywacją. Niektóre zadania mogą być trudne naprawdę dla niektórych osób, podczas gdy dla innych są banalne. I nie każdy z nas ma taki sam poziom motywacji i koncentracji. I wśród wielu metod promowania motywacji i koncentracji, oczywiście stosowanie olejków, ale fajnie mówię olejków i wyskakuje mi Joanna Olejnik. Cześć Joanna. Cześć Ewelinka, miło Ci tu widzieć. Słuchajcie, wśród wielu metod promowania koncentracji, to oczywiście też stosowanie olejków eterycznych może stworzyć takie podnoszące na duchu, energetyzujące lub uspokajające środowisko, które może nas motywować do pomyślnego wykonania ważnych, codziennych zadań. Ja sobie w ogóle nie wyobrażam zarządzania emocjami, koncentracją i skupieniem bez olejków. Dlaczego? Dlatego, że słuchajcie, tutaj kluczowe są aromaty i nasz nastrój. Czyli nasz zmysł węchu to jeden z najcudowniejszych sposobów doświadczania świata. Nawet słabe aromaty mogą zaangażować nasz zmysł węchu i wywołać reakcję. W porównaniu na przykład ze zwierzętami, ludzki zmysł węchu jest w rzeczywistości stosunkowo słaby. Jednak nasza wrażliwość już na te aromaty i zapachy pozwala nam doświadczyć reakcji, gdy napotkamy jakikolwiek zapach. I często nie zdajemy sobie nawet z tego sprawy, ale nasz zmysł węchu nie tylko wykrywa aromaty. Specyficzny zapach, z którym się spotykamy, może generować też określone reakcje w zależności od tego, jak zapach współdziała z naszym mózgiem. I słuchajcie, i tutaj chciałam Wam troszeczkę o tym powiedzieć, jak te aromaty wchodzą w interakcję z mózgiem i wywołują tą reakcję, ponieważ chociaż sposób, w jaki nasz mózg przetwarza aromaty, jest mocno złożony, to istnieje takie proste wyjaśnienie, w jaki sposób określony aromat może wywołać w nas reakcję. Kiedy coś pomija zapach lub aromat, cząsteczki z materii unoszą się w powietrzu do nozdrzy. Gdy dotrą do nozdrzy, cząsteczki te są wychwytywane przez receptory węchowe znajdujące się w nosie, a aromat jest następnie przechwytywany w systemie węchowym mózgu i nasz układ węchowy to obszar mózgu znany z kontrolowania naszego zmysłu węchu. Dajcie znać, czy to w ogóle dla Was jest jasne. Słuchajcie, gdy neurony, czyli nasze komórki nerwowe, wykryją zapach, wysyłają sygnały nerwowe do mózgu, który następnie może zidentyfikować ten zapach. Cześć Dorotko, cześć. I sygnały nerwowe przekazują informacje z układu węchowego do układu limbicznego, czyli do tej części mózgu, w której przechowywane są nasze emocje i wspomnienia. I tutaj układ limbiczny tworzy następnie taką odpowiedź opartą na wspomnieniach lub na emocjach związaną z tym konkretnym aromatem. Dlatego właśnie odpowiedzi będą się różniły w zależności od osoby, ponieważ praktycznie za każdym razem, gdy doświadczamy zapachu,
Nasz, no właśnie, niektóre zapachy przypominają mi dzieciństwo. To właśnie o tym mowa. Słuchajcie, dzięki, że się podzieliłaś, Olunia. Słuchajcie, praktycznie każdy z nas, gdy doświadcza zapachu, nasz mózg od razu nawiązuje połączenie w oparciu o wspomnienia lub doświadczenia, które mamy z tym zapachem lub podobnym zapachem. Z tego powodu nigdy dwie osoby nie będą miały identycznych reakcji na pojedynczy zapach lub zapachy. Każdy z nas ma wyjątkowe wspomnienia, wyjątkowe doświadczenia, więc kiedy napotkamy jakiś zapach, to nasz mózg nawiąże wyjątkowe połączenie i wytworzy niestandardową reakcję. No ale prawdą też jest, że ponieważ niektóre aromaty zawierają specyficzne związki chemiczne, o których wiadomo, że wywołują ogólny rodzaj reakcji pozytywnej lub negatywnej, uspokajającej lub podnoszącej na duchu, to nadal możliwe jest wykorzystywanie mocy zapachu do wywołania pożądanej reakcji, takiej jak chcemy. Jest to podstawowa idea używania w ogóle olejków eterycznych do wyznaczania celów, takich jak promowanie właśnie motywacji czy skupienia. I tutaj słuchajcie, składniki chemiczne znajdujące się w olejkach eterycznych mogą być przydatne do pożądanych naszych reakcji, tych, których my chcemy. Czyli ponieważ koncentracja ma wiele wspólnego z naszym stanem emocjonalnym, może na nią wpływać nasz nastrój, może olejki eteryczne mogą też, wiecie, mogą zapewnić nam taki bezpieczny, naturalny sposób zapewnienia sobie tego uczucia skupienia. Czyli oprócz tego, że zapewniają naturalne rozwiązania, tworzenia środowiska takiego przyjaznego dla skupienia, to olejki eteryczne są też niezwykle silne, więc wystarczy niewielka ilość olejku, mówię tu o olejkach klasy terapeutycznej, mówię o esencjach, nie mówię o tych olejkach zapachowych, które znamy ze sklepów bio czy z aptek, bo one nie są esencjami, nie? I słuchajcie, właściwości chemiczne przydatne do skupienia, jakie to są? No jeśli chodzi o promowanie tego poczucia skupienia, jasności, to istnieje kilka sposobów na stworzenie takiego sprzyjającego środowiska. Jak już Wam wcześniej wspomniałam, większość olejków eterycznych można ogólnie podzielić na dwie kategorie, czyli uspokajające lub podnoszące na duchu. I okazuje się, że zarówno te uspokajające, jak i podnoszące na duchu olejki eteryczne mogą Ci pomóc zachować taką czujność, takie skupienie. Czyli czasami pomocne może być promowanie uspokojenia, uziemienia lub zrównoważenia emocji, żeby pomóc sobie w tym uczuciu skupienia. Na przykład, gdy nasz umysł jest zbyt zajęty, rozproszony, ma natłok myśli. I wtedy tworząc takie spokojne otoczenie, możemy przygotować się do skupienia na zadaniu, które mamy tutaj przed sobą, tu i teraz, zamiast martwić się o wszystko inne, co tam w naszej głowie się kotuje. Ale też znowu w innych przypadkach pomocne mogą być promowanie takich energetyzujących czy odświeżających emocji w celu takiego pobudzenia, takiego obudzenia wręcz umysłu i przygotowania go do koncentracji. Skupienie się może być trudne, gdy czujesz się na przykład śpiący, ospały, taki zdezorientowany, więc tutaj przywołanie tego uczucia energii może być przydatne w tworzeniu środowiska takiego promującego koncentrację. Dajcie mi znać, jak u Was jest z tą koncentracją. Czy macie wysoki poziom skupienia i potraficie się skoncentrować na zadaniu, czy na przykład zdarza Wam się czuć takim rozlazłym? No i słuchajcie, i tutaj używając olejków eterycznych do promowania skupienia, warto poszukać olejków, które mają właściwości takie uspokajające, uziemiające lub równoważące, lub właściwości energetyzujących, odświeżających, kiedy sytuacja tego wymaga. No i tutaj chciałam Wam zaproponować, możecie sobie zrobić screena, takie mieszanki do dyfuzora. Tutaj na tym slajdzie znajdziecie takie olejki eteryczne o właściwościach uspokajających, uziemiających, energetyzujących i podnoszących na duchu. Ty jesteś często rozkojarzona, no to zobacz sobie, Ewelinka, czy masz któryś z tych olejków.
I te olejki właśnie mogą być przydatne w promowaniu takiego środowiska do skupienia. No, Marzenka, od kilku dni używam cytrusów w połączeniu z miętą pieprzową. Ja też, jak powiem Wam, że jak jest w ogóle taki wiatr na zewnątrz, to ja na przykład potrzebuję uziemienia, więc też jakby mieszam olejki, czyli bardzo często używam tej mieszanki, z którą się tutaj z Wami podzieliłam, czyli daję sobie miętę pieprzową, bo ona podnosi mi poziom koncentracji, ale daje też balans, żeby się uziemić, czyli żeby wyłączyć tego poganiacza takiego wewnętrznego, i daje sobie kolendrę, która się mega pomaga skupić, to jest taka fantastyczna dla dzieci. No i tutaj, jak widzicie, za dużo kropli nie dajemy do tego dyfuzorka, możemy dać bazylię. Bazylia odrobinkę podnosi ciśnienie, używamy ją jedną kropelkę z lawendą. Bazylia nam się bardzo pomoże skupić, natomiast lawenda to jest taki olejek komunikacji, który też tam obniży nam poziom napięcia. Druga z tych mieszanek to jest lawenda, która znowu obniża nam poziom tego napięcia, niepokoju. Możemy go odczuwać teraz szczególnie, a jeszcze jeżeli jesteśmy wrażliwi na pełnię, która była, to już w ogóle. I do tego mamy bergamotkę, która obniża poziom negatywnych myśli, i cytrynkę, która dodaje bardzo energii. No i też jedna z moich ulubionych mieszanek to jest spearmint, to jest ta łagodna mięta, zwykła mięta, peppermint, i kropelka bazylii. Także bardzo fajne, jestem ciekawa, która mieszanka Wam najbardziej przypada tutaj do gustu. No i słuchajcie, druga kwestia to olejki eteryczne i motywacja. Tak jak zdolność lub niezdolność do skupienia się może mieć duży wpływ na nasze codzienne życie, tak też umiejętność znalezienia motywacji może wpływać na nasze sukcesy i na jakość naszego życia. Motywację można opisać oczywiście jako uzasadnienie naszych działań, ale to rozumowanie można również podzielić na jeden z dwóch rodzajów motywacji. Motywację zewnętrzną i motywację wewnętrzną. Motywacja wewnętrzna ma miejsce, gdy czynniki wewnętrzne powodują, że podejmujemy się określonych działań, zachowujemy się w określony sposób. Czyli jednym słowem, kiedy ktoś robi coś z wewnętrznych powodów, może to być po prostu spowodowane tym, że chce. W innych przypadkach dana osoba może działać z wewnętrznej motywacji, ponieważ chce zebrać wewnętrzne nagrody, czyli to, jak się poczuje. Z kolei motywacja zewnętrzna to ta motywacja do zrobienia czegoś z powodu czynników zewnętrznych. W większości przypadków motywacja zewnętrzna wynika oczywiście z pragnienia na przykład satysfakcji czy uniknięcia konsekwencji, że czegoś nie zrobimy, jakichś niepożądanych konsekwencji. Jednak takie czynniki zewnętrzne jak na przykład, nie wiem, presja społeczna, pieniądze, pochwała szefa, strach przed rozczarowaniem innych mogą łatwo stworzyć taką zewnętrzną motywację, która prowadzi nas do zrobienia czegoś, a niekoniecznie tego, co chcemy. I jakie olejki eteryczne mogą tutaj pomóc w tej motywacji? Słuchajcie, tak więc, jeśli stajemy przed zadaniem, z którym mamy trudność w rozpoczęciu, wykonaniu lub po prostu w ogóle nam się go nie chce, to jakie olejki eteryczne mogą nam pomóc? Podobnie jak w przypadku olejków eterycznych o uspokajających i takich podnoszących na duchu właściwościach chemicznych, które mogą być używane do tworzenia środowiska sprzyjającego skupieniu, to też istnieje wiele olejków eterycznych o takim podnoszącym na duchu, energetyzującym i odżywczych właściwościach, które pomagają nam promować takie motywujące środowisko. I teraz tak, kiedy możemy stworzyć środowisko, które zachęca do uczucia motywacji, entuzjazmu, energii? No łatwiej jest oczywiście nam wtedy załatwić wszystkie sprawy. Ja bardzo lubię używać olejków do skupienia i do motywacji, bo szybciej kończę pracę. Po prostu to pomaga mi realizować te jakości, które są dla mnie ważne, czyli wolność czasowa i wolność finansowa. Chcę zajebiście zarabiać i nie chcę pracować po 14 godzin. Więc ja bardzo używam olejków w codzienności, żeby pracować za 4, max 5 godzin, a doświadczać obfitości, czyli żeby mieć to skupienie i motywację do zrobienia tego, co najważniejsze w tym właśnie czasie. Także używanie olejków eterycznych do promowania podnoszącej takiej na duchu i energetyzującej atmosfery może też pomóc nam wzbudzić uczucie pewności siebie, inspiracji na czas, gdy musimy wykonać jakieś ważne zadanie. Po prostu jakby otwiera nam
tą kreatywność. No i tutaj niezależnie od tego, czy nie wiem, jest poniedziałek i dopada was smutek, że rozpoczął się tydzień, czy desperacko potrzebujecie ukończyć jakiś projekt, czy po prostu macie trudności z motywacją, to tutaj wam przedstawiam do dyfuzora takie mieszanki, które podnoszą na duchu i jednocześnie dodają energii. Czyli właśnie mogą być tym, czego akurat w takiej sytuacji potrzebujesz. To też was zachęcam do zrobienia sobie screena i do wypróbowania kilku z tych mieszanek, jeżeli chcecie właśnie stworzyć sobie taką atmosferę motywacji. Moje absolutne olejki, absolutne moje hity, to jest oczywiście mieszanka Elevation. To jest mieszanka, która pachnie obłędnie. Ja po prostu chyba muszę wziąć lawendę na gardło. Słuchajcie, to jest mieszanka, która, ja mam trochę suche gardło jeszcze po chorobie, ale nie mam tu przy sobie lawendy. No, zobaczcie. Słuchajcie, tutaj Elevation to jest olejek, którego już w Stanach nie ma, bo w Stanach wypuścili hygę i zrezygnowali z Elevation, natomiast jest dostępny Elevation w Europie jeszcze, przepraszam was, sobie muszę wziąć lawendę. Jak macie problem z suchym gardłem, to polecam dwie krople lawendy. Myślę, że mi wybaczycie na takim webinarze o olejkach, że użyję olejków. No i słuchajcie, więc Elevation ma bardzo taki cytrusowo waniliowy zapach, no i jedna z moich ukochanych mieszanek, bardzo go lubię. Limonkę też lubię, po prostu jak mi się znudzi cytrynka, której używam do wielu rzeczy, to bardzo lubię limonkę, bo ona ma taki orzeźwiający, bardzo fajny, aromatyczny zapach. No jest mieszanka, którą nawet ostatnio z Agusią, jak Agusia oglądasz, to pozdrawiam, rozmawiałam o mieszance Motivate, że wkurza mnie, że jest w 5-litrowej buteleczce, bo już mam tyle, ale na szczęście mam jeszcze jeden. Też bardzo lubię tą mieszankę Motivate, bo ona też dodaje mi takiego skupienia i odwagi, otwiera taką kreatywność. No, kiedy mamy na przykład ten przysłowiowy smutny poniedziałek, to z kolei bardzo wam polecam do motywacji mieszankę Cher, czyli tą mieszankę radości, tego słońca zamkniętego w butelce z mieszanką Citrus Bliss. To jest naprawdę, to, no ja wam gwarantuję, że nastrój wam się poprawia po prostu natychmiast. Oczywiście tutaj też zaproponowałam coś takiego mocniejszego, czyli czarny pieprz, kadzidło uziemiające, Douglas fir uziemiający i bergamotka. Kadzidło to jest w ogóle olejek wielkiego skupienia, później wam jeszcze troszeczkę więcej o nim powiem. No i ostatni z tych mieszanek to jest grapefruit. Grapefruit, limonka i Douglas fir, więc tutaj też no, zachęcam was, jeżeli macie ochotę, to sobie zróbcie w dyfuzji te mieszanki, bo naprawdę mają wielką, wielką moc. Jeżeli wy macie jakieś mieszanki sprawdzone, to też mi w komentarzu napiszcie. No i jak używać, słuchajcie, olejków eterycznych do skupienia i do motywacji? No jak już omówiliśmy naukę aromatu i w sposób, w jaki olejki eteryczne mogą promować skupienie lub motywację, to zgłębimy się w kilka konkretnych pomysłów na temat tego, jakich olejków użyć i jak je stosować. Bo dlaczego? Dlatego, że często to poczucie skupienia i motywacji idą w parze. Zwłaszcza, gdy musimy dotrzymać jakiegoś terminu, to wytężona koncentracja i jest nam niezbędna, żeby to wykonać i żeby to nie było dla nas też trudne. Dzięki za serduszko, Izunia. Ponieważ olejki eteryczne są silne, a istnieje szeroka gama olejków, zarówno tych podnoszących na duchu, jak i tych o uspokajających profilach chemicznych, to tak naprawdę istnieje nieskończona możliwość stosowania olejków eterycznych, jak chcemy promować sobie skupienie i motywacji. I słuchajcie, już omówiliśmy fakt, że podnoszące na duchu i energetyzujące olejki mogą być przydatne w promowaniu uczucia skupienia i motywacji. I ten slajd zawiera listę najlepszych olejków eterycznych, których możesz używać, gdy potrzebujesz właśnie stworzyć sobie taki podnoszący na duchu aromat. I tu mamy oczywiście bergamotkę, mamy Blue Tense, mamy Douglas Fir, cześć Gosiu, super, że wpadłaś,
grejpfrut, fennel, czyli koper, lemon, czyli nasza cytrynka, limonka, mięta pieprzowa, mandarynka, dzika pomarańcza. To są takie olejki, które, nie wiem, czy pić lipę, czy herbatę, patrzę, która cieplejsza. Więc tutaj te olejki są takie właśnie energetyzujące, czyli dodają nam energii. Tutaj, jeżeli chcemy z kolei użyć takich uspokajających olejków, żeby spowolnić umysł, czyli wiecie, głowa nam napierdziela o tysiąca rzeczy, a my się chcemy skupić na jednej, to znowu mamy do wyboru ogromną liczbę kombinacji, ponieważ te olejki, które teraz widzicie tutaj na slajdzie, zawierają właściwości uspokajające, czyli tamte były energetyzujące, a te są uspokajające. Więc te olejki zawierają takie właściwości przydatne w tworzeniu takiego spokojnego środowiska, które oczywiście przygotowuje nasz umysł do koncentracji. I tutaj mamy bazylię, mamy też bergamotkę, mamy kolendrę, tu są dwie rodzaje kolendry, clary sèche, czyli nasza szałwia, jaśmin, lawenda, neroli, lipa, otuli gardełko. Tak, dlatego piję tą lipę, wiesz, tylko ja jestem w Ayurvedzie pita vata i ja nie lubię zimnego bardzo i ona mi wystygła. Po prostu ta lipa, ale ja mam lipę, którą w ogóle sama zbierałam tutaj w Bieszczadach, także no, jest boska. No i słuchajcie, oczywiście tutaj przy tych uspokajających nie można wspomnieć o wetiwarze, witaski, witaski, Tomku, miło, że jesteś, i o rumianku. Ja, no to jest absolutnie taki mój ulubieniec. No i tutaj, kochani, kiedy będziecie już gotowi, żeby użyć olejków eterycznych do motywacji lub skupienia, no to na początku wypróbujcie kilka sugestii. I tutaj mamy na przykład olejek bazyliowy. Kiedy warto dodawać do dyfuzora bazylię? No wtedy, kiedy chcemy na przykład promować takie uczucie skupienia podczas nauki, czytania czy wykonywania zadań, które wymagają od nas takiej jasności umysłu. Wiadomo, że wtedy natłok myśli nam nie służy. Z kolei mieszankę Motivate, o której Wam już mówiłam, warto używać, gdy chcemy promować takie uczucie pewności siebie, odwagi, wiary, i jednocześnie przeciwdziałać też negatywnym emocjom, takim wątpliwościom i pesymizmowi. Ta mieszanka, powiem Wam, że bardzo często mi towarzyszyła na uczelni, kiedy miałam wystąpienia publiczne, bo mimo że ja kocham obszar nauki, którą się zajmuję, to jednak zawsze na konferencjach, kiedy prezentowałam wyniki swoich badań, no czułam ogromny stres. No to była moja też praca do zrobienia z autorytetami. Więc ta mieszanka Motivate, ona nam pomaga dodać sobie takiej wiary w siebie, odgonić te pozytywne myśli i pewnym siebie wystąpić na wystąpieniach publicznych. I to mogą być oczywiście niekoniecznie na konferencjach, bo czasami mamy prowadzić jakiegoś live'a i czujemy mega stres. To również też ta mieszanka Motivate się świetnie tu sprawdzi. No oczywiście nie mogłabym wspomnieć o dyfuzji kadzidła podczas porannej praktyki jogi na przykład, żeby się skupić na planach dnia codziennego. Dajcie znać, czy zaczynacie dzień od jogi, jestem ciekawa. No i słuchajcie, co jeszcze? Oczywiście możecie wdychać. O, Violetka, dawno Cię nie było, miło Cię tu widzieć, kochanie. Oczywiście możecie wdychać też albo rozprowadzać w dyfuzorku olejek miętowy, żeby uzyskać takie orzeźwiające podniesienie. Jedna kropla olejku peppermint odpowiada filiżance espresso. Czyli tutaj oczywiście pamiętamy, że jest to ostry olejek, ale możemy sobie go z odrobinką, z kropelką oleju wetrzeć w skronie, żeby sobie tak dodać właśnie energii. No co jeszcze możemy zrobić? Kochani, mój ukochany olejek z dzikiej pomarańczy, żeby dodać sobie energii i poprawić nastrój, to chciałam Was zaprosić do tego, żeby wetrzeć krople olejku z dzikiej pomarańczy tutaj między dłonie i po prostu wdychać. To jest też taki olejek, który według mnie natychmiast działa, jeżeli chodzi o poprawę nastroju i o energię.
Jest jeszcze taka mieszanka, którą nie mam akurat tu pod ręką, bo ja tu mam taki, wam pokażę koło biurka swojego. Jak mnie na Instagrama obserwujecie, to może widzieliście, jak pokazywałam moje biuro. Mam tu taki, to są takie moje roloniki pierwszej pomocy, czyli takie, które na co dzień stosuję, ale nie mam tu akurat, mam tu czera, mam tu kadzidło, róże, ale nie mam akurat iTunes'a, ale też go rzeczywiście bardzo lubię. iTunes to jest taka, słuchajcie, mieszanka dedykowana, zrobiona na właśnie koncentrację i skupienie i ona pomaga nam utrzymać to skupienie i uwagę na wykonywaniu konkretnym zadaniu. I ona występuje tylko w roloniku. No tu jeszcze, słuchajcie, troszeczkę wam chciałam powiedzieć o dzieciach. Słuchajcie, chociaż możliwe jest, że ludzie w każdym wieku mają problemy ze skupieniem uwagi, to naprawdę dzieciom może być szczególnie trudno utrzymać koncentrację, szczególnie teraz w tej nauce zdalnej i w tej karuzeli emocji, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie właśnie czynności, którymi one nie są zainteresowane i nie sprawiają im przyjemności, bo dzieci z jednej strony, przynajmniej te, którym ja się otaczam, cieszą się, że jest nauka zdalna i nie muszą chodzić do szkoły, a z drugiej strony trudno jest im wysiedzieć tyle godzin przed komputerem. No i tutaj kilka pomysłów na użycie olejków eterycznych, żeby zachęcić dzieci do skupienia właśnie wtedy, kiedy trudno im pozostać przy zadaniu. No i tutaj mamy piękny olejek kolendrowy z kolendry, bo ona działa, słuchajcie, odprężająco i pobudzająco. Czyli jeżeli twoje dziecko pracuje nad jakimś ważnym projektem, to w pobliżu rozpyl 2-3 kropelki kolendry w dyfuzorku. Jeśli na przykład dziecko ćwiczy na instrumencie, uczy się jakiejś nowej umiejętności i potrzebuje pomocy w koncentracji, bo początki są trudne i nie idzie mu jeszcze świetnie, to rozprowadź miętę pieprzową albo spearmint, czyli tą łagodną miętę w pobliżu, żeby też dziecku pomóc tak zachować taką czujność i energię. Z kolei jeśli twoje dziecko ma trudności z przygotowaniem się rano do szkoły, to rozważ umieszczenie w dyfuzorku olejków cytrusowego, takiego jak cytryna, limonka, to pomoże się dzieciom obudzić i też od razu im poprawi nastrój. No i nie mogłabym tutaj nie wspomnieć o medytacji. Słuchajcie, sam akt medytacji może być niezwykle pomocny w zarządzaniu nastrojem, dlatego że on tworzy samoświadomość i promuje w ogóle naszą koncentrację. W połączeniu z użyciem olejków eterycznych łatwiej jest osiągnąć ten cel medytacyjny i osiągnąć nowe wyżyny skupienia i inspiracji. Ponieważ olejki eteryczne są tak silne, to one mogą generować skuteczne reakcje po prostu. Czyli jeżeli mamy tylko kilka minut na medytację, to użycie olejków eterycznych może nam pomóc szybko się skoncentrować i jakby tak, wiecie, zbalansować, bezpośrodkować ten nasz umysł. I podczas medytacji rozprowadzanie olejków eterycznych może stworzyć nam takie też uspokajające lub podnoszące na duchu środowisko, promując w ten sposób oczywiście zrelaksowane uczucia, które sprzyjają takiej naszej pełnej, fajnej i skutecznej medytacji. Żeby pomóc też w określeniu, w osiągnięciu takiego, wiecie, naszego upragnionego stanu emocjonalnego. I nakładanie uspokajających, uziemiających czy równoważących olejków eterycznych na takie obszary jak nadgarstki, szyja, zapewni nam taki potężny aromat, który będzie się utrzymywał przez całą sesję medytacyjną. I tutaj kilka pomysłów na używanie olejków eterycznych podczas medytacji właśnie w celu promowania takiego uczucia skupienia. Czyli co tu możemy zrobić? Możemy rozpylić lawendę, która ma takie działanie uspokajające, żeby poczuć właśnie spokój, spokój, spokój. Możemy też użyć, ja bardzo często używam, mieszanki balans aromatycznie, czyli możemy ją po prostu powdychać lub miejscowo dać sobie na nadgarstki, żeby promować naszą harmonię. Który olejek jeszcze się świetnie sprawdzi do medytacji, jeżeli chodzi o skupienie? Słuchajcie, no klary serz, czyli nasza szałwia, na punkty tętna, na szyję, na nadgarstki, żeby stworzyć taką uspokajającą atmosferę do medytacji, świetnie się sprawdzi. Vetiver też jest takim olejkiem,
który ma takie ziemiste, mocne nuty i też taka nuta bazowa. I warto dodać jedną kropelkę nawet do tej medytacji, bo bardzo nam to pomoże się skupić. To jest taki olejek, który ja bardzo, bardzo lubię używać. Słuchajcie, oprócz ogromnych korzyści i możliwości oczywiście zastosowania olejków eterycznych, to jest jakby jedno, to warto je łączyć też z innymi praktykami. Na przykład konsekwentne ćwiczenia mogą nam pomóc się skoncentrować i zmotywować każdego dnia. Ponadto jak będziemy ćwiczyć zdrowe nawyki żywieniowe i będziemy dbać o spanie, to też łatwiej nam będzie się skoncentrować przez cały dzień. Olejki eteryczne okażą się jeszcze bardziej skuteczne w promowaniu tego, naszego skupienia i w tej naszej motywacji. Kochani, jak macie jakieś pytania, to ja Was serdecznie do tych pytań zapraszam. Mogę już zamknąć ekran i Wam się cała pokazać. Ja Wam powiem, no nie wyobrażam sobie już swojego dnia takiego codziennego bez olejków. Używam i olejków do medytacji i do kąpieli, żeby się wyciszyć i no do pracy szczególnie. Zazwyczaj do pracy jest to w dyfuzorku, ale też bardzo lubię, mam taką bransoletkę z wszystkimi czakrami, z lawą. I zazwyczaj ląduje na niej balans albo kadzidło, dlatego że ja akurat mocno pracuję z czakrą podstawy. Czyli dbam o to o jakby uziemienie, ponieważ no, moje dosze, które są w nadmiarze, potrzebują tego uziemienia. Jestem osobą, której niezwykle łatwo przychodzi kreowanie, no ale nie chcę tego robić kosztem swojego ciała, czyli się uziemiam. I używam akurat takich olejków. Natomiast do dyfuzora, to tutaj na bransoletce, ale do dyfuzorka bardzo często u mnie leci mięta, bergamotka, motivate. To są takie mieszanki, które ja bardzo lubię. Jestem ciekawa, która z tych mieszanek tutaj podczas Waszego live'a skradła Wasze serce. Dajcie znać. Będę się cieszyć, jak się podzielicie, co Wy sobie bierzecie, którą mieszankę Wy sobie tutaj bierzecie jako taką, która będzie Wam towarzyszyć w skupieniu i koncentracji. Nie wiem, co pić, lipę czy herbatę. Pewnie mi Facebook znowu wszystko pokaże z opóźnieniem, bo ja teraz na komórce podglądam i widzę, że dopiero widać moją bransoletkę. Balans. No właśnie, ja też powiem Wam, że nawet wczoraj brałam z nim kąpiel, wziąłam sobie Yang Yang i Balans. Tobie lawenda, no powiem Wam, lawenda działa cuda. Ja, ponieważ przez ostatnie półtora tygodnia byłam chora, coś mi tak zostało, takie chrząkanie i to jest niesamowite, jak tylko sobie tutaj posmaruję gardło, jaka jest ogromna ulga. Na pewno mamy szalony czas, na pewno też pogoda sprzyja temu, że trudno nam się skupić na konkretnych zadaniach, więc fajnie, jak możemy się podkręcić, jak możemy użyć olejeczków i sobie pomóc. Czasami w tej motywacji, ja się też śmieję, że czasami używam olejki na tak zwanego śmierdzącego lenia, więc tutaj cieszę się, że mogłam się z Wami podzielić korzyściami używania olejków eterycznych i jak je też łączyć z różnymi praktykami, żeby się czuć takim skoncentrowanym i zmotywowanym każdego dnia. Zachęcam Was też do ćwiczenia swoich nawyków, bo to jest bardzo ważne. Natomiast głównie to chyba warto używać po prostu zwyczajnie włączących prezentację. Olejków w takiej rutynie, nie? Stworzyć sobie taką rutynę, nie? Zacząć dzień od dzikiej pomarańczy czy od cytrynki w wodzie, żeby już pobudzić tą wątrobę do działania, bo osłabiona wątroba to też jest brak energii, więc tutaj warto na pewno się zatroszczyć tak od siebie, od środka i stworzyć sobie taki ten, tak. Tomeczku, live o odzyskaniu węchu po COVID-zie nie jest, ale jest trening węchu. Jak sobie w lupkę wpiszesz trening węchu, to będzie, a wyślij mi twój adres, to ja ci wyślę te olejki, które potrzebujesz tam, żeby sobie zrobić ten trening węchu, dobra? Wyślij mi w wiadomości, bardzo cię proszę.
Patrycja, na pewno wypróbuję grejpfrut, limonkę i Douglas Fir. No to jest fajne takie uziemienie, a jednocześnie taka duża, duża radość. Także bardzo Wam dziękuję, kochanie, za dzisiaj. Myślę, że niedługo znowu zrobię jakiś webinar. Dziękuję Wam też bardzo za to, że bierzecie tak licznie udział w ankiecie, dlatego że to jest dla mnie ważne, żeby robić te webinary na tematy, które Was interesują, więc cieszę się bardzo. Czelinka pisze, że u Ciebie balans, a nalenia motivate. No, ja mam też motivate w touchu i też go lubię w ten sposób używać. Sobie tutaj wtedy potylicę smaruję i rzeczywiście pomaga mi się to bardzo skupić. Warto też wiedzieć, że jeżeli używamy olejki na koncentrację, to nie robimy tego późno wieczorem, bo możemy mieć też potem problem z wyciszeniem się. Jeżeli już rzeczywiście się tak zdarza, że jest godzina 19 czy 20 i musimy popracować, to pamiętajmy o tym, żeby potem jednak użyć na przykład balansu, żeby się zbalansować. Agatka pisze, że czeka na kolejne spotkanie. A jaki temat byście chcieli? Dajcie znać, zainspirujcie mnie, o czym chcielibyście posłuchać. To ja sobie już to oczywiście zaplanuję i spróbuję coś wartościowego dla Was przygotować. Oczywiście też mam dla Was prezent. Jestem w trakcie kończenia e-booka na temat skupienia i koncentracji. Także jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany i chciałby ode mnie w prezencie takiego e-booka, to zostawcie mi tutaj w komentarzu i te osoby, które są na żywo i te osoby, które odsłuchują w swoim czasie, to zostawcie mi tutaj komentarz, że chcecie tego e-booka. Ja go skończę być może w poniedziałek, we wtorek, to wtedy będę Wam wysyłać. Tworzę fajnie z takimi rytuałami, mieszankami, takiego całego fajnego e-booka. Oczywiście on będzie w języku po polskim, więc na pewno do wykorzystania. Układ oddechowy i coś na płuca. Mhm. A ty masz COVID-ka, czy jesteś już po? Okej, super. Dobrze. No, ja też lubię te e-booki, bo czasami nie mamy ochoty wskoczyć na Facebooka i tutaj i e-book jest czymś takim, co możemy sobie zapisać w komputerze i ja lubię dla Was takie sobie robić. To byś chciała lajfika na stres i na dobry sen. No okej, już wydawało mi się, że wszystko na ten temat w grupie napisałam, ale okej. Mhm. Super, dobrze. Oczywiście z radością Wam wyślę e-booka, będzie piękny i chętnie Wam wyślę. No to super. Super. Dzięki za serducha. Kochani, oczywiście ja Was też zachęcam i to też dla nas będzie pięknym prezentem, jeżeli używacie olejków eterycznych i macie ochotę, okej, i macie, napisz mi Tomek adres, to Ci wyślę coś jutro. Kochani, jeżeli macie ochotę, to dla nas to będzie piękny prezent, jak też zaprosicie do grupy osoby, które... dla których może to być wartość, że sobie posłuchają o medycynie roślin, o aromaterapii. Także zawsze nam będzie mega, mega miło, jeżeli takie osoby zaprosicie. Natomiast to, o co Was mogę prosić, to nie zapraszajcie poprzez kliknij zaproś, bo nikt nie lubi, jak się go spamuje. Takie osoby zaproście, które wiecie, że mogą się zainteresować i wtedy do nich napiszcie, wyślijcie im link do grupy. To dla nas też to będzie piękna wymiana energii. A dla mnie piękna motywacja. Ja Wam e-booka, Wy mi gości i jest cudowna wymiana. Wiecie, że obfitość kocha przepływ. Ja na swoim Instagramie bardzo dużo o tym mówię. Mocno wierzę w to, że energia musi być wyrównana. Dzięki za serducha. Dobra, buziaki. Pięknego wieczoru.